Czy duchy, wielkie duchy są w stanie nam powiedzieć? Aha, bo ja się pytałam pani, czy Omega jest przeciwieństwem Gai? Nie? No. A ona powiedziała, że nie, że Omega jest. Czyli pewnie wtedy powiedziała o tym błędzie. Aha. Czy Omega, w sensie pytanie do duchów, jest też duchem? Czymś w rodzaju wielkiego duchu? Okej, w sumie mogę to odpowiedzieć. Duchy się długo zastanawiałem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo Omega jest. Bo możecie zrozumieć, że Omega jest dla nich Lampa. trudna też do zrozumienia. Nie, Jezu, trzecia. anomalia. W pewnym sensie tak. To znaczy, jest czymś, czego nie są w stanie wyjaśnić, ale mogą powiedzieć, że Omegę czują bardziej jak istotę podobną paniom porządku i chaosu niż im podobną. To wieprzone obcy. Jakby nie Fajne. miał odpowiedzi, to się chciałam zapytać, w którą stronę najbliżej jest Omega, no to dostałam idealnie odpowiedź, dziękuję. Tak. Omega jest bliższa niebianom niż duchom. Znaczy, że jest czymś w rodzaju trzeciej strony. O, a jeśli to jest ich dziecko? Coś w stylu ich dziecka? Dobra, no nic, Na no to ile? idziemy. Co ma tam Maverick? Na ile ten pani chaosu i pani porządku mogą mieć jakieś przydomki w rodzaju emerald albo ruby? Czego? Znowu jakaś referencja, której nie rozumiem. Final Fantasy VII były weaponsy. A, już tak wspomniałem, dzięki. Specyficznie Emerald Weapon, Ruby Weapon, Ultima Weapon i Omega Weapon. Się powinnam w 14 nadrobić. W dalszych tych zredukowali to tylko do Ultimy i Omega, albo tylko do jednego. Znaczy, Ultima też już jest w serii od chyba jedynki albo od dwójki, więc... Tak. Potem dołożyli Omegę, a w właśnie siódemce dodali jeszcze Ruby i Emerald. Ale tak teraz właśnie jak porzucił, że są w sumie czymś na podobnym tle, że to się zastanawiam, jak bardzo podobnym, czy to nie jest przypadkiem efektywnie ta sama rasa? Zobaczysz. O Boże, jak idziemy w archiwum, czyli w sensie te odłamki tego? Dobra, cicho już, proszę, bez spoilerów. Uśmiech mistrza gry. Dźwięk. Znaczy nie, dobrze, bardzo dobrze kombinujecie, gratuluję. Cieszę się, że rzucam akurat idealnym levelem informacji, żebyście mogli dochodzić do czasem nawet słusznych wniosków, a czasem tak strasznie błądzić, nie? I teraz zastanawiacie się, które są dziś, tak? No właśnie. Znaczy, kończę, że śmiech mistrza gry to może być albo zapowiedź czegoś wspaniałego, albo strasznego dla graczy. To tak jak z dziećmi. PS to prawda. Klip. Dobra, ale nie wiem, chyba nam wystarczy tego pobocznego pierdololowo. Chyba tak. Już wszystko mamy załatwione. Poboczne. No tak. Zakładam, że in character mogliście też obawiać po prostu jeszcze raz przegląd tego wszystkiego, co wiecie. I tak dalej, więc to nawet nie musiało być totalnie side rzecz. Tylko to się mogło dziać w scenie in character, tylko nie było sensu tego odgrywać in character. No, przy ognisku, nie? Okej. W takim razie, w momencie, gdy wracacie do miasta, nad którym wznosi się pałac Lorda,
wieści docierają przed wami, co oznacza, że witają was otwarte bramy, kolorowe tłumy ludzi w przebranych w odświetlne szaty, ulice wystrojone lampionami, dzieci biegnące z takimi papierowymi fafikami na patykach. Tak? Papierowymi fafikami? Kupuję sobie jednego. Znaczy wiesz co, to jest takie, że 10 osób to musi trzymać, ponieważ to jest taki, wiesz, długi, długi wąż. Taki wąż, no. No, taki wężosmok długi. No, dobra, ja mam syl. Albo Bernardzie, mógłbyś mi to pomóc nieść? Tak, są rozstawione stoiska z najróżniejszymi przekąskami i przysmakami. I ogólnie rzecz biorąc, tak, wita was Feta. Ta grupa żołnierzy, która obstawiała pałac, na wieść o tym, że zbliżacie się do bram, no to robią od razu taki szereg z uniesionymi katanami, witają was jak bohaterów. Wiesz co, zgarniam wóz, na którym możemy siedzieć i jechać przez całą drogę ulicami miasta. Okej. Okay. I ten, jak jedziemy, to tylko stoję i macham i hajpuję tłum przez całą drogę. Ta muzyka Jesus. Z Phantom Menace. Momencie, gdy... Jak wszyscy świętują niby? Tak. Gdy mi wczuję jedzenie, to się aktywuję. Powiedzmy sobie szczerze, każdy sprzedawca jest gotów wciskać ci zawartość połowy swojego kramu do rąk. Nawet aż tak trochę czujesz, że to nie jest zabawne, jakby straciło urok, nie? Yep. Ale tym niemniej ofiary w jedzeniu z radością przyjmie. A ja sobie lif jak tą wiewiórkę, że z napchanymi wejściami. Nie no. Tak. Nie wiedziałem, co włączę. O Boże. Przejście w Duel of the Fates jest bardzo niepokojące w tym kontekście. Nie, prawda? Sprzedawcy się musieli. Tak. Swoją drogą, czy Duel of the Fates to obiektywnie jedyna dobra rzecz Mrocznego Widma? Tak. Znaczy, tak. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że cały pojedynek z Maulem jest niezły. W sumie... Co? Nie tylko piosenka z niego. Dobra, zakładam, że komitet powitalny uwzględnia Cysorza. Nie, dobra, nie Cysorza, tak. Ale lokalnego lorda. Tak. Hikari też wypełzł ze swojego pałacu i czeka na was. Oczywiście tam Daiki, jak docieracie przed oblicze Hikariego, powiedzmy, czeka na was też w odświętnych szatach gdzieś na końcu ulicy. A właśnie, a my się zdążyliśmy przebrać, bo w sumie chyba wszyscy jesteśmy w tych ciuchach, w których podróżujemy od tego dnia. Jesteście tak w tych ciuchach, w których podróżujecie. Domyślałam się, że mieliśmy za sobą pewnie po małym plecaczku czy coś, nie? No. I śmierdzimy, jesteśmy brudni, tak. Trochę przysmoleni. Tak, mimo wszystko Daiki natychmiast pada na kolana przed swoim lordem. Ponieważ wy nie macie aż takiego wyrobionego odruchu, to widzicie, jak Hikari zaczyna kręcić oczami, podchodzi do Daikiego i siłą wyprostowuje go do pionu. A my jak się z nim witaliśmy? Też się jakoś kłaniamy, nie? No, chyba zostaliście pouczeni, żeby przyklękiwać i tak dalej. Mhm. Tak, więc Hikari łapie w Berhaga Daikiego, po czym podchodzi po kolei do każdego z was z wyciągniętą prawicą, mówiąc, że na tyle, na ile zna zwyczaje z drugiej strony lasu, to jest właściwy sposób witania zwycięzców.
Odwzajemnia mu ścisk. Nie, odwzajemnia mu ścisk, ale nic nie mówię. On... Wiesz co, myślę, że mogłem tego podpytać się po drodze jeszcze do Ikiego, co w takich sytuacjach należy robić. Więc po tym jak on podaje grabę, to ja podaję, po czym zabieram dłoń i ten, składam ręce, ukłony i też wymawiam jakąś tą formułkę typowo po powrocie z udanej wyprawy. Tak. Po tym jak z... właśnie odwalacie to, zaczynam, powiedzmy, robicie to powitanie. Hikari podnosi głos tak, żeby trochę przekrzyczeć zaczynający już wiwatować tłumy. Po pierwszych dwóch czy trzech słowach, które mówi, ludzie milkną. Zaczyna się powoli fala przyklękujących wzdłuż ulic na kolana. Co? I tak daleko, jak niesie się głos Hikariego, zaczyna mówić o wielkim zwycięstwie, o potworach, które zostały pokonane przez dzielnych bohaterów. Po czym robi takie lekkie spojrzenie na was i skraca swoją przemowę do... bohaterowie jednak są zmęczeni i... walka musiała być niezwykle wręcz trudna. Dlatego na pewno dołączą do celebracji po tym, jak będą mieli okazję odpocząć, zregenerować siły i coś zjeść. I sugeruję, że w waszym ulubionym oncenie są już miejsca dla was. Ramadzie, bardzo wrażliwie! Szybkie pytanie. Tak? Czy jak szliśmy, to było słychać moją nutę? Tak. Yes! Ja ten chore. Ej, w ogóle jak wszyscy przyklękują, to ja mam przez chwilę taką minę, jakbym się chciała stąd bardzo szybko wyteleportować. A kurczę. Ja mam ogniki w oczach. I serce szybciej bije. Ogniki w oczach? Ogniki. Krówiki, no. Ale jak słyszę onsen, to tak łapię Bernarda za ramię. O, onsen! Idziemy tam od razu? Czego najbardziej pragnę, to właśnie kąpiel. Tak, no. Myślę, że wszyscy jesteście zaprowadzeni. Są gorące źródła, są kimona na zmianę, jest jedzenie, są wasi towarzysze, którzy zostali w mieście. Czekający na was tam na miejscu. Nie zgadnę, Flavius zostaje glompa od Lilith? Tak. Tak. Mistrzu, żyjesz! Ja niemal zostaję... No, nie jestem w stanie utrzymać się niemal na nogach. I możliwe, że przez zmęczenie, ale może przez innego, po prostu jest go tak... wypuszcza powietrze i kładzie Lilith rękę na głowie i tak lekko ją robi headpata. Okej. Okay. Ona, widząc twoje głębokie zmęczenie, jak bardzo spłaniasz się na nogach, z takim dość silnym ale podnosi cię jak księżniczkę. Co? Ej, ona jest w tym momencie tak mniej więcej pół głowy wyższa od Flaviusa. Aha! No tak, to mała tiara, nie? No. Tak, plus... mała tiara, czyli... Chyba było mówione, że ona właśnie dosyć szybko będzie się... Tak. A nas z półtora tygodnia nie było, nie? No. Tak, ogólnie rzecz biorąc możecie... Teraz jak się przyjrzycie, to możecie stwierdzić, że Lilith bardziej przypomina już nastolatkę. No. To Tiara ma takie wow, jak urosłaś! I się... Kurwa, bryl! I'm on fire. Bo jak to napisałeś, to mi się momentalnie przypomniał ten cytat z zegarem, ale nie będę go przytaczał. Spokojnie. Tylko jeszcze powiem,
Czy rzuca gdzieś tam po drodze Flaviusowi zwyczajowe, chcesz kąpiel, jedzenie, czy może mnie? Znaczy, ma delikatne przeczucie, że w tej chwili wkurwienie Flaviusa nie jest dobrym pomysłem, więc wycina to trzecie, gryząc się w język. Ale po chwili tak proponuję, ale może mogłabym rozmasować twoje zmęczone kończyny? O, jak ona mówi o masażu i ja to słyszę, to się patrzę na Bernarda, to jest dobry pomysł. Wiesz co, Bernard mimo wszystko coś jest dość zmęczony podróżą, walką i tak dalej i mówi wybacz Viano, ale na mnie nie patrz. Ale wydaje mi się, że w tym całym przybytku ale są Bernardzie, jakieś masażytki. Czy rozmasować twoje zmęczone kończyny? To jest czy w tym momencie... W tym momencie Ela mówi tak z bardzo wrednym uśmiechem. Proponuję, znaczy z doświadczenia powiem, najpierw weźcie kąpiel, a potem znajdźcie sobie pokój. Się nadymam jak grupka nadymka. Ela! Dostajesz ten pokazanie języka. Zaczynam się kręcić kuka i bym chciała odejść, ale w sumie nie chcę, bo to jest Bernard. Ja robię ze dwa okrążenia. A, jakby to nas wysyli, to może nie być zły pomysł. Jakby kompletnie częściowo nie rejestrując kontekstu, więc... No tak, więc mija czas. Odpoczywacie, regenerujecie się na najróżniejsze sposoby. Wink, wink. To co, rozmasowałam tego Bernarda, czy uciekał? Powiem zupełnie szczerze. Rush po zwycięstwie, odpoczynku i tak dalej jest wystarczający, że Bernard by prawdopodobnie przed tobą nie uciekał, nawet jeżeli rzeczywiście znajdziecie sobie pokój. O, nie, tylko masaż. Znaczy, odrobina czułości i intymności może między wami być bez zaliczania wszystkich baz, tak? O, tak, nice. Jak to by było pytanie, czy odpala się sex move? Nie. Przepraszam, sex move w takich sytuacjach zwykle się odpala. Sex move musi tak, być koniecznie penetracją. Sex move jest spędzaniem intymnie czasu. Chciałem się spytać, czy to było takie eufemistyczne ze strony Paulo powiedzenie, że może handjob? Różne kończyny były masowane i na tym zakończmy. Jak będzie jakiś moment, to nie musi to być długa scena, ale z Lilith będę potrzebował jednej scenki. Bo pamiętam, kogo go słyszałem, żeby mnie przywołać z powrotem. No to go. O Jezu, jaki to może być... Paweł, nie chciałbyś go trochę przejąć? Jaki to mogę. Być... I tak nie będę potrzebował za bardzo komputera at the moment. Oj, oj. Leży mi na progu i czeka na tatę, tak? Powiedzmy, że to już jest, że tak powiem, połącenie i... masażu, jak powoli zbliża się, że tak powiem, sen. Ale zanim... Ale kochani, to nie możemy być w jednym pokoju. Będziemy sobie nawzajem przebijać. To ta, ale ty skoczaj. To zanim Flavius, że tak powiem, kompletnie odpłynie, to... Lilith? Tak? Miss Flavius? Możesz na moment, znaczy, że tak powiem, klepie... Znaczy ona się trochę ciebie teraz trzyma tak, że gdyby mogła, to po prostu by się, wiesz, złapała za krawędź twoich spodni i nie odchodziła nawet na krąg. Mhm. Okej, okay, no to zaraz jesteśmy to... Co było bardzo trudne, jak chciałeś mieć trochę spokoju w męskiej części onsenu. Tak.
wymagało dłuższego pertraktowania, powiedzmy. A potem odrobiny sprytu Thiery, żeby ją wyciągnąć na drugą stronę. Yep. Okej, okay, a mówię, że nie jestem w stanie dokładnie opisać i przekazać tego, co się wydarzyło w tej walce, ale chcę ci podziękować. Ale ja kompletnie nic nie zrobiłam, w żaden sposób ci nie pomogłam. A powinnam była. So, to co próbuję zrobić, ponieważ ona jest stworem Omegi, a że tak powiem Sumonik to związek dusz, to biorę ją za rękę i staram się... I staram się nie tyle słowami, co przekazać, że na początku, w tym najgorszym, najniższym punkcie, Flavius czuł terror, rozpad przed tak naprawdę śmiercią, końcem swojej duszy. I potem to przechodzi w ciepło, nadzieję. I że po prostu staram się jej przekazać to, że między innymi jej głos usłyszałem. Że między innymi ona, tak powiem, pomogła mi wydostać się z tego wszystkiego. Okej. Okay. To Lili się rozpromienia? Pomogłaś. Nie jestem w stanie w pełni przekazać jak bardzo, ale... Jestem szczęśliwa, że mogłam nawet w tak małym stopniu być przydatna. I mój ojciec też jest szczęśliwy, że jego prezent był przydatny dla ciebie. Nie jesteś prezentem. Niezależnie jak powstałaś, kim ale jestem, dosłownie mamy... zostałam stworzona dla ciebie. Mieliśmy tą rozmowę. Przepraszam, masz rację, tak, nie powinnam tak o sobie myśleć, wiem, ale... Ale ja jestem szczęśliwa, mogąc być dla ciebie użyteczna. Życie ma znacznie więcej warstw i aspektów niż to, że czy ktoś jest użyteczny, czy nie. To co mówiłem, chcę żebyś, tak jak nie tylko ja, ale nikt, że chcemy cię nauczyć, co to znaczy życie i że i twoja decyzja i jeżeli twoja decyzja pozostanie niezmieniona, jak już będziesz miała szersze spostrzeżenie na świat i faktycznie będziesz mogła powiedzieć, że w pełni świadomie to życie cię satysfakcjonuje i takim chcesz go wieść, do jakiego zostałaś stworzona. To na moment, że tak powiem, mój głos odchodzi, czym jestem za bardzo zmęczony. Dobrze, dobrze panie, rozumiem. W takim razie postaram się jak najszybciej dowiedzieć się jak najwięcej o świecie, o życiu, zobaczyć jak najwięcej podróżując z tobą, z twoimi przyjaciółmi i dzięki temu będę mogła szybciej podjąć decyzję i powiedzieć ci w pełni świadomie, tak jak tego chcesz, czego ja oczekuję. Czego więcej nie mogę oczekiwać. Uśmiecha się, czując, że zrobiła coś dobrze. Miłych snów, Lilith. Czy jakkolwiek się mówi na... dobrej nocy. Aha.
Że tak, jeszcze dodałem, że Flavius ogólnie rzecz biorąc odpływa i raczej nie rejestruje momentu, czy Lilith faktycznie wyjdzie z pokoju, czy nie, więc... To był długi dzień. I długa podróż. A to było parę dni. No... No. No... Też. Parę dni, ale to jakby to był jeden długi dzień. Point stands. To wszystko, co chciałem. Okej, czy ktoś jeszcze chciałby jakieś sceny w czasie odpoczynku i świętowania? Na ile też korzystacie, chciałem zapytać, z święta, które się dzieje na zewnątrz? A, i tak przy okazji to też jest oczywiście refresh i hem. Hem. Jaki poziom milestone'a mógłbym wam dać za ostatnie akcje? Nie ten najwyższy, bo w sumie dążyliśmy do tego od dużo sesji? Przypominam, że postanowiłem troszeczkę zmienić w jaki sposób daję milestone'y, bo mnie trochę wkurzało to, że jednocześnie dostajecie boosta do statów i do... i nowe stunty. Czyli zwiększony refresh do stuntów. Bo to jest strasznie dużo powera na raz. Ale myślę, że mogę wam podnieść refresh o jeden. Okej. Ze wszystkimi związanymi z tym dodatkowymi bajerami, czyli możecie to od razu zamienić na nowego stunta. Ja raczej myślę, że na pewno zmienię sobie jednego. Znaczy myślałem, żeby zmienić. Mm-hmm. Nie wiem jak ci brzmi, jeszcze nie mam konkretnej mechanicznej specyfiki, ale myślałem, że zamienię Life Drain'a na raz na sekcję autosukces na overcome, żeby jakąś paczkę stuntów wyłączyć. Ewentualnie mogę jeszcze tam potem dodać dopisek, że w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z Omegą dodatkowy koszt czy coś. Mówię, zakładam, że nie będziemy na tej sesji walczyć, więc między sesjami możemy kwestie... Tak. To będzie raz. Być może uda się mnie, żeby nie było walki na tej sesji. Life Trainer na Energy Drain albo Power. Okej, słuchajcie, bo informacja pierwsza. Gdzieś w trakcie waszego odpoczynku spotykacie się, powiedzmy, całą załogą okrętu przy jakimś posiłku. Oczywiście osoby, które nie były z wami, to znaczy El, Adel, Śnieżynka, są szczęśliwe, że wszyscy wróciliście cało. Ale Lilith, w pewnym momencie El podejmuje dość... Melisandre jeszcze zapominam. Tak, dużo ich. Dużo bab. Okej, tak czy siak, Ela podejmuje pewien temat. Mianowicie stwierdza, że tak naprawdę, odkąd zaczęliśmy wspólnie tą podróż, przyświecał wam, nam, jeden cel? Znalezienie bezpiecznego miejsca z dala od wojny? I... Teraz, kiedy udało wam się zwyciężyć, to zwłaszcza ona, jej córka, znaczy Adel nie jest z tego zadowolona od razu, jak widzi, o czym Ela zaczyna mówić, ale mówi, że Ela kontynuuje, że znaleźliście takie miejsce. Że tu, głęboko w Imperium, na ziemiach przyjaznego wam lorda, czuje, że one dwie przynajmniej mogą być całkowicie bezpieczne. Ja tak w sumie zerkam na Bernarda, ale prostuję się i tak to właśnie obiecałam Robertowi, jak powiedziałam, że was odtransportuję w bezpieczne miejsce. Wydaje mi się, że to jest dobre. Zwłaszcza, że za tą przysługę, którą mu wyświadczyliśmy, mógłby dać ci Ela jakąś dobrą posadę.
na twarzy. Bernard przez chwilę ma bardzo skonfliktowaną minę, ale potem wzdycha ciężko, odwraca się do Daikiego i mówi: mistrzu Daiki, rozumiem, że planujesz pozostać na służbie swojego lorda przez długi czas. Daiki kiwa głową, odpowiada, że nie zamierza więcej popełniać błędów swojej młodości. Bernard kontynuuje. W takim razie, czy mógłbym... Czy nie proszę o zbyt wiele, jeżeli... zapytam, czy mógłbyś przypilnować, dopilnować bezpieczeństwa mojej rodziny? Ponieważ mam wrażenie, że moja misja jeszcze się nie skończyła. Podobnie jak podróż apostołem. I odwraca głowę w kierunku Wiany. Ja się czerwienię i patrzę przed siebie. Adel w tym momencie... Znaczy, Daiki próbuje coś powiedzieć, ale Adel w tym momencie zaczyna protestować. Ale mamo, kto będzie naprawiał silniki apostoła i... jeszcze nie dokończyłyśmy wszystkich zmian, o których rozmawiałyśmy z Wianą i Liv. A co Ela odpowiada? Tak, jeżeli dokończysz notatnik, o który poprosiłam cię dawno temu, żebyś przygotowała, i przekażesz go Wianie i Liv, to myślę, że obie są dość sprytne, by poradzić sobie z dalszymi pracami. Kiem na Adela, ale kiwam głową. W sumie mogłabyś mnie trochę pouczyć, Adel. Adel robi smutną minę, ale ja chciałam jeszcze zobaczyć więcej rzeczy z wami i pomóc wam pokonać tych złych. Fajno, wiesz, jak do zgryzienia. Podnoszę się ze stołu, podchodzę na drugą stronę i i siadam przy niej. Po czym wyciągam mój stary kapelusz, który nosiłem jeszcze zanim dostaliśmy ekwipunek po ojcu. Mhm. I kładę go na głowie. Ona zdejmuje go, przez chwilę patrzy zdziwiona, po czym tak wiesz, tuli, przytula kapelusz. Mhm. Mówi: okej, jak będę dość duża, to pójdę tropem lasoberbiów. Jeśli będziesz chciała, ale... Kot, nie słychać cię. Myślę, że widzisz ona. Mój Boże, to będzie jeszcze większy nerd niż, wiesz, Wiana. Nie! Nie, świat jest za to gotowy. Adel, myślę, że jeśli przestudiujesz sobie sporo historii, bo ona jest jednak Shale, nie? Tak. To królestwo będzie cię potrzebowało. Jak Robert już pokazał was wojnę. To nie chodzi o to, pokazuje na kapelusz. To nie chodzi w tym o to, żeby koniecznie latać, szukać awantur i tak dalej. Żeby mieć swobodę podjęcia własnej decyzji. Co chcesz z tym zrobić? A żeby to móc zrobić, musisz mieć czas. Mhm. Ponad głową Adel widzisz, że Ela patrzy na ciebie z wdzięcznością. Poza tym myślę, że przyda się staruszkowi trochę odpoczynku. Mówię w tym momencie o Kęcie. Więc podejrzewam, że jeszcze będziesz miała czas się z nim pożegnać i dokończyć kilka różnych napraw.
Tak, jak was nie było, pracowałam tyle, ile tylko mama mi pozwalała, żeby w razie czego przygotować go na to, że już mnie z wami nie będzie. Tak, widzisz, że zaczyna się jej zbierać na... Zaczynają się w oczach zbierać łzy. Już, już. To jest tylko tam. Nie mogłem marzyć o lepszym pierwszym mechaniku. Mhm. Ale to... Śnieżynka mówi, że skoro jesteśmy już w temacie, gdziekolwiek nie pójdziecie dalej, prawdopodobnie czeka was wojna. Nie wiem, jakie macie plany, ale patrzę szczególnie na Thierry i Ragnaroka. Nie wierzę, że będziecie teraz siedzieć tutaj w bezpiecznym miejscu i cieszyć się Spoils of War, jakkolwiek by to na polski przetłumaczyć. Ja nie jestem wojowniczką. A Gromek potrzebuje też czasu, żeby dorosnąć, by znowu być wojownikiem. Tiera, słyszysz, jak Ragnarok klnie w twojej głowie. Klnie. Co? Bu? Śnieżynka nie miałaś wrócić do... No właśnie, nie miałam. Powinnam w końcu znaleźć drogę z powrotem, ale lekko się czerwieni. Nie mówiłam wam tego, ale boję się. Co konkretnie? A wy wszyscy jesteście w najróżniejsze sposoby potężni i wierzę, że jesteście w stanie nas wszystkich ochronić. Robiliście to dobrze dotąd. Ale ja nie radzę sobie za dobrze z tymi walkami, z zagrożeniem bez przerwy. I jakaś część mnie cały czas boi się, że podróżując z wami znowu przytrafi mi się to, co już raz Sid mi zrobił. O czym mówić, jeżeli zależy wam na tym, żebym została z wami na okręcie, to rozumiem to, ale miałam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Ja tak tylko myślałam, że nasze ścieżki się pokrywają, bo też planowaliśmy zejść pod szczorem, z tego co pamiętam. Zerkam na Leaf. Więc teoretycznie moglibyśmy cię odeskortować. Ale jeśli ci się nie śpieszę do Lady Shivet, nie ma sensu naciskać. Czy możecie mi najpierw powiedzieć mi, jakie są wasze najbliższe plany? Jaki jest kolejny cel waszej podróży? Stolica! Na razie celem jest wykorzystanie tego, co teraz zdobyliśmy, żeby dostać dostęp do archiwum. Żebyśmy mogli się dowiedzieć więcej o świecie, o przywoływaniu, o tym, co może nam pomóc w... Teraz dycha. W walce z Omegą i... Żeby chociaż trochę naprawić ten świat. W tym momencie do dyskusji włącza się nowy głos. No, szczerze mówiąc, moim zdaniem to trochę głupi kierunek. Czekaj, nawet odwracam się w kierunku tego głosu. Okej. Najwyraźniej przez okno, znaczy inaczej, na parapecie okna siedzą dwie postacie.
Dziewczyna? Wyglądająca ta prawdopodobnie nawet trochę młodszą od Adel. I jeszcze młodszy od niej. No cóż, na pierwszy rzut oka chłopiec. Chociaż długie granatowe włosy. I smocze oczy wskazują na to, że stanowczo nie jest człowiekiem. Nie, to jest ten. Nie, tak, to pugilistka. Tak. Jej smok. Aha. O Boże, jej chłopiec. Jej smok cały czas wygląda jak dziecko? Tak, jest niewiele starszy od Gromka. Tak. Pamiętam, że to był jeden z powodów, którego miał straszny ból dupy. Znaczy oni oboje do siebie mieli ból dupy. Ale to było 1000 lat temu, więc się w międzyczasie pogodzili. Ja widzę od 1000 lat. They learned to live with that. O. Dawno. Może planują skomplikowane zemsty. Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz widziałem twoją twarz, ale chyba nadal. Bo tak, drapie się z tyłu głowy. Drapie się z tyłu głowy. Przepraszam za to, ale wydaje mi się, że Klaudia wyniuchała, że coś kombinuje i wysłała mnie dosłownie na drugi koniec świata, żeby rozprzestrzeniać sztorm. Ciekawe, czyli gdzie? Czyli tutaj? Nie, dosłownie w drugą stronę. Potem trochę czasu zajęło nam znalezienie z powrotem waszego tropu. Na szczęście wiedzieliśmy mniej więcej, jakie są wasze plany. No i słyszałam, że spuściliście w pierdziel jakimś sługom Omegi. To nie było aż tak proste, jak brzmi. Ona się lekko śmieje. Tak, domyślam się, ale powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli jesteście w stanie to zrobić, to co nas powstrzymuje, żeby lecieć prosto do cholernej stolicy apostolskiej, skopać głupie elity i zażądać od Sida kilku wyjaśnień? Jestem pewna, że Balandor też nam w tym pomoże. Zawsze był po stronie Gawina, więc będzie też po naszej stronie. Co? Przecież on zabił Gawina. Co? Nie, Klaudia zabiła Gawina. Dud. W sumie to niestety, ale byliśmy tam wspomnieniem. Artuku. Jak się bili ze sobą. Artuku. Tak zerkam na Flaviusa. Artuku. Powtarzam co? Okay. Mam takie wewnętrzne do duchów. O co chodzi? Ale my wiemy, że on nie umarł. Przecież miałam rozmowę z Haronem. Mina na Miri blednia i ona tak mówi, że ale... Przecież wszyscy wiedzą, że Belandor kochał Gawina. Dlaczego miałby coś takiego zrobić? Czy on jest tu z tobą teraz? Ona kręci głową. Nie widziałam go od dawna. Zastanawiałem się, co się z nim stało. Będzie prosił wydawać, po czym staję, podchodzę do niej. To może być odrobinę dezorientujące. I chcę położyć jakby dłoń na jej ramieniu, też żeby i zrobić pokaz wizji. Mhm. Czy to jest takie masz za swoje? Okej. Okay. No to mija kilka sekund, kiedy Flavius i Namiri stoją, patrząc sobie w oczy. Pokaz relewantny wizji. Tak, po czym nagle Namiri zaczyna się kołysać tak, że o mało nie spada głową w tył z tego parapetu, ale jej smok łapie ją za fraki i zrzuca na podłogę. Czy można nóżka zepnąć? Boże, jaki uroczy. Co miała minąć? Stoi. Co? Nie broi, bawi się tylko wenienką. Robię trauma session na Miri. Tak. Jak to trauma session? Nie wiedziała, że Belandor zabił Gawina i że mieliśmy z nim spotkanie. Najprawdopodobniej. To drugie podejrzewam, ale... No nie miała pojęcia o tym, ze wszystkim, co się wydarzyło, więc teraz jest w głębokim szoku.
Aha, dobra, to już wiemy, co nas powstrzymuje przed spuszczeniem łomotu Seedowi. Co tego jeszcze nie wiesz, dziewczynko? No, żebyśmy pojechali do Seeda i mu wpierdolili, bo czemu nie? Czesok, czemu nie? Czemu nie? Ponieważ Namir jest przekonana, że Belandor jest po naszej stronie, a najwyraźniej nie jest. Czy wiemy, ile jeszcze zajebistych machinacji i manipulacji robi Seed? No chyba nie. No to wiemy. Ale to znaczy, że tym bardziej powinniśmy go ubić. Ale jeżeli widział to, co pokazał mi Flavius, jeżeli Belandor nie żyje, to... Nie, żyje. Pytam... Co? Ale jak to? Przecież... Nie... Jego smok, jakkolwiek ma na imię, nie trafił do... Nie umarł nigdy. Prawda, Haronie? A, czujesz potwierdzenie. To robi iluzję takiego liska Harona, który kiwa głową. Szlak. Więc... Na Miryjcek, ale teraz... przecież powinien był, jeżeli to, co pokazał mi Flavius w wizji, to on powinien po prostu umrzeć. Tak czy siak. Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana niż po prostu to, że wbijemy sobie do stolicy. Czerwony prawdopodobnie ma to wszystko w dupie. Nadal. Klasyczni czerwoni magowie. Nie wiesz, może trzymać. Mam wrażenie, że raczej on ma trochę sporo na głowie. No i dobrze, żeby tu został, nie? A Duval od lat jest za daleko stracony, żeby opowiedzieć się po czyjejkolwiek stronie. Ona zaczyna chodzić w kółko, ale to nadal nie jest źle, bo nawet jeżeli Belandor jakimś cudem przeżył, to z takimi ranami będzie potrzebował dużo czasu, żeby... Ale nie, przecież... To, co mówił w wizji, być może on nie jest po stronie Seeda. Być może po prostu nie chciał, bał się, że Gavin znowu zrobi te same błędy. Ale ja wierzę, że Gavin tym razem miał lepszy pomysł, jeżeli tylko byśmy wiedzieli, co to dokładnie jest, patrzy w kierunku Gromka. Ej, dziewczynko. Posłuchaj. Czy my naraz tak stajemy przed nią, że zatrzymujemy? Tak, tak. Dobra, patrzę na widę, ale mów. Dobra. Po pierwsze... Z tego, co ja rozumiem, całe wasze pokolenie strasznie wszystko zjebało. Teraz rzucacie na nas motyw, żebyśmy my to naprawili w sytuacji, kiedy każdy z nas, i pokazuje palcem po każdym z kwartetu plus Wianie, swoje już ma też za uszami i też zjebało. No... że też popełnialiśmy błędy i tak dalej, a teraz jeszcze oczekuję, że my... Ona wzdycha ciężko. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, dlaczego Gavin wam zaufał. Patrzę w szczególności na Flaviusa. Znaczy, zaczynam mieć podejrzenia, bo słyszałam trochę o tych wszystkich rzeczach, które zrobiliście. Po obu stronach losu wieści o waszych wyczynach się rozchodzą? Co, aż tak? Nie wyobrażam sobie Summonera, który kontrolowałby z taką łatwością wszystkie cztery wielkie duchy oraz Diablosa? Więc być może to Gavin zobaczył w tobie, Flavius? Nie obchodzi mnie, co we mnie widział Gavin. Dostajesz uśmiech ode mnie. Ale skoro już... Tak czy siak, jeśli wam zaufał, jeżeli zaufał tobie, wam patrzy na Ragnaroka w ludzkiej formie i jeszcze raz kręci głową, to znaczy, że wy macie coś, dzięki czemu możemy naprawić to wszystko. I wreszcie może będziemy mieli spokój. Bo jak wiemy, on nigdy się nie mylił, nie? Po czym dobra, coś mogę powiedzieć, jeżeli Gavin dał się... Dał się co? Wymanipulować? Próbować robić rytuał bez najważniejszej rzeczy. Przynajmniej to, co podejrzewam, że jest najważniejszą rzeczą.
Czy tylko... To tylko kolejny dowód na to, że Sid nas cały czas okłamywał i że musi zapłacić za swoje grzechy. Słuchaj, i w sumie, czy ty nam się kiedyś przedstawiłaś? Drapie się po głowie. Tak, imiona. Widzicie spojrzenie i smoka. Tak, jestem na Miri. Posłuchaj mnie, Namiri. Definicją szaleństwa jest to, że robisz to samo, oczekując innego wyniku. Nie, bo wtedy ufaliśmy Sidowi, a tym razem nie popełnimy tego błędu. Możemy go powstrzymać, możemy go pokonać, możemy wreszcie wygrać. A co on takiego robi? Po 1000 lat. W czym wygra? Ja mogę wtrącić, że Sid był w stanie zrobić jakąś broń, która zabiła Bahamuta. I nie mamy pojęcia, co to za broń i nie wiemy, czy on ma to dalej, czy jest w stanie coś takiego otworzyć. Dlaczego mamy się wpierdalać do niego na chatę, nie wiedząc, co jest w stanie zrobić i nie mając żadnego itemu, ani w ogóle przygotowania. Gurl! No, on nadal nie jest potężniejszy ode mnie. I... No właśnie, ja szczerze też nie rozumiem, dlaczego... Ode mnie i od Fafnira. To czemu się nim sami nie zajmiecie? Wyrobię iluzję siebie, żeby się nie pokazać, że się śmieje. Ej, żeby nie było Fafnir, to jest... Nie dość. Jak to było w legendach? To akurat chyba nordyckie imię smocze, nie? Że smok o najtwardszej skórze, obronie? Chyba tak. Okej, teraz Fafnir brzmi jak taka ewolucja Pokemona. To na to, że ten smok ma najtwardszą skórę... Fafduo? Ej, to patrząc na to, że ten smok ma niby najtwardszą skórę, to wyjątkowo łatwo Sid sobie mieszka rent free w jej głowie. A samo czemu nie pójść nie wkopać i... Bo... Nadal tam są... Elitarni smoczy rycerze i zwykli smoczy rycerze i prawdopodobnie byłabym w stanie pokonać armię bez większych Ragnarok Prycha bez większych problemów albo samego Sida, ale jeżeli będą wszyscy razem pracowali przeciwko mnie, jeżeli Sid ma bronie, o których właśnie wspominacie mówię, Gavin nie był pewien, żeby iść tam samemu, dlatego próbował przekonać pozostałych, żebyśmy jakoś powstrzymali te machinacje z Sida i Klaudii i ich kościoła. Właśnie czemu? Ja nie rozumiem. To nas jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dużo. Tak. Nie, bo teraz właśnie nie około liczy. Nas jest dużo. Ragnarok powoli się unosi. W tej kwestii zgadzam się z Tierą. Być może cele na Miri nie są zgodne z naszymi, ale Sid skrzywdził Isannę. I samo to jest dla mnie wystarczające, żeby iść przypomnieć mu, że nie jest największym hanczą na tym świecie. Okej, ale jemu, a nie wszystkim rycerzom. W sensie, jeżeli będą dość głupi, żeby stanąć na mojej drodze... Ładnie. Ale oni nie znają prawdy, są okłamywani od setek lat. Liv wchodzi mniej więcej w tym momencie. I nie wiem, o co chodzi, ale jeśli chcecie walczyć z Sidem, to nie kończą nam się przypadkiem smoki sztormu? Nie wiem, ale tak. I wiesz co, to zatrzymuje zarówno Ragnaroka, jak i Namiri. Ale nie muszę, nie chodzi o zabić, on chyba i tak wróci. A poza tym, czy nie musimy go zabić, więc... Reinkarnacja zajmuje ale czas. Ale wkopać! No może i tak myśmy, chyba o to chodzi, chcemy go zabić, chcemy mu skopać tyle, żeby zaczął się zastanowić nad czymkolwiek niż własna dupa. Dobra, ale możemy najpierw opracować jakiś plan, na przykład to, żeby nie mógł potem reinkarnować, Znowu pokazuje Harona.
Ja patrzę na Rasena, na Miri. To nie jest tak, że... Trzeba się zakomplikować. To nie jest tak, że słusznie po mnie cisnęliście, że ślepo podążałem za... wierząc ślepo Gawinowi. Tak, ogólnie rzecz biorąc widzisz gorzej niż twoje lustrzane odbicie w tym momencie w Namiri. Ona od 1000 lat ślepo podąża za Gawidem. Więc o tym też pomyślcie. W momencie utrzymujesz sztorm. Czy nie miało być także 3 smoki sztormu? Przecież... Aha. Jop. To o, jeśli ty nie wiesz, że jakby smok Belandora... Ile jest. W tej chwili jest wyłączonych? A Sid, czy wiemy w ogóle, czy on teraz utrzymuje sztorm, czy siedzi gdzieś tam i knuje z kotem na kolanach? Namiri może potwierdzić, że tak, Sid robi swoją część roboty nadal. Wspólnie z Klaudią. I właśnie mówiłaś, że ten wasz 6. Aha, bo jeszcze jest czerwony, zapomniałam, przepraszam. Tak. W tej chwili mamy, zdaje się, 4 aktywne smoki sztormu i efektywnie chcemy plan na Miri aparently jest, że ej, wyłączmy jednego z nich. Zawsze może być mutual kill. Albo można go nie zabijać, tylko mówię, nie, słyszeliście o takim czymś jak, nie wiem, skopać po prostu kogoś, nie zabijając, nie uszkadzając nadmiernie. Ale po co? W sensie... No! Żeby zaczął płakać, jak bałaten się poddał i zaczął gadać? Ale jaką będziesz miała gwarancję, że to, co powie, będzie prawdą? W sensie... A kiedykolwiek masz? Jak robisz cokolwiek innego? Ba! Ale tutaj mamy dowód na to, że to jest mastermind! On kontroluje... W sensie on... Tyle rzeczy, co się dowiedzieliśmy, że zrobił. Naprawdę to wszystko za bardzo kombinujecie. Liv tak się wtrąca. Czy kiedykolwiek przemoc sprawiła, że osoba, która dostała ułomot, była potem przychylniej nastawiona do osoby... No tak, nie będzie teraz przychylnie nastawiony. Ale z tym wiemy, przecież on jest inteligentny. To nie jest Ragnarok, który po prostu chce spuścić w pierdolę, on ma jakieś cele. A jeszcze taka jedna ważna kwestia. Czy on nie uwzględniłby w swoich planach, że zostanie w pierdziel i potencjalnie zginie? Czekajcie, czy nie może być na to tak czy siak gotowy? Właśnie. Że on od dawna próbuje, no bo... Jeśli cel, on to wszystko prawda? Planuje, to ma opcję na każdą ewentualność. No, powinniśmy zakładać, że to przewidzi. No właśnie. Więc nie powinniśmy bić w niego, tylko w jego plany. Że nikt wcześniej aż tak długo nie był związany. Aha. Więc w tym momencie kiedyś tam już doszliśmy do wniosku, że Sid po prostu próbuje utrzymać to status quo, żeby nie reinkarnować. I was wszystkich pokazuje na Namiri i tam w powietrze. Kto wplątał prawdopodobnie, żeby no, trzymać. Wiecie, najłatwiej będzie po prostu najłatwiej byśmy naprawili świat, żeby nie trzeba było trzymać sztormu pod spodem. Liv tutaj... Ale nawet nie wiecie, jak to zrobić! Tak, dlatego chcę się najpierw tego dowiedzieć, nie? Dobrze, po prostu nie będzie czytać jakieś masę książek w jakichś tych, zamiast coś robić! Liv tutaj mówi, dobrym początkiem byłoby przestać pogarszać sytuację. Tak, a pchanie się na ślepo do przodu raczej to zrobi. Nie musimy na ślepo! Czekolwiek może na ślepo. Ja mam po prostu, żeby wpierdolić, iść i mu wkopać, tak niekoniecznie teraz. Wiecie co, najłatwiej by było, po pierwsze, Namiri i Ragnarok z całym przeproszeniem do waszych umiejętności, ale nie wpadać do stolicy na pałę, tylko jakimś sprytnym podstępem wyciągnąć stamtąd Sida tutaj. I jak już tutaj będziemy go mieli, bez obstawy, mas niewinnych rycerzy. Nie sądzę, żeby miał
takim typem, który będzie lazł bez. Z tego co rozumiem, to on musi gdzieś latać pod jakimś kontynentem? Nie, pod wyspami? W sensie, gdzieś utrzymuje sztorm, nie? Sam. Bez obstawy smoczych rycerzy. Dobrze rozumiem, Namiri się przez chwilę zastanawia. Czyli sugerujesz, że powinniśmy zławić go w jakąś zasadzkę? Zaczekać w jakimś punkcie, w którym wiemy, że będzie musiał lecieć, by rozprzestrzenić sztorm, dopaść go tam, pokonać, torturować go tak długo, aż będziemy, aż zdradzi nam wszystkie swoje plany, a potem, zależnie od tego, jakie te plany są, albo z nim skończyć, albo pozwolić mu istnieć dalej. Ja patrzę, szukając ratunku u Flaviusa i Vidala. I Leaf. Nie o to mi chodziło. Nie. Namiri tak zaczyna do siebie mówić. Zaczynam rozumieć, dlaczego Gavin im zaufał. To naprawdę dobry plan. Żona jest psychiczna. A ja widzę kolejny... Ja Sara ma dosyć tego takiego, że... A ja widzę, że to jest kolejny przykład, że zbyt długie życie jednak źle wpływa na rozum. Tak. Ja już powoli się zaczynam triggerować, bo znowu widzę poprzednie pokolenie, które przesadnie próbuje narzucić swoje pomysły nowemu pokoleniu. Z pewnych powodów I've got problems with that. Mówić, że póki co nie próbujemy torturować, zabijać Sida, póki nie będziemy mieli więcej informacji na temat broni, które stworzył, to co zrobił z Bahamutem albo z Tiamat, to dlaczego... W ogóle nie interesuje się, patrzę na tego dziecko smoka. Dlaczego te największe smoki nie mogą wrócić z siebie? Ejo. Dobra, to Fafnir kręci głową, mówi... Mam wrażenie, że Alaganie... pociągnęli badania Sida dużo dalej niż nawet Sid by się spodziewał. Pamiętam, że w pewnym momencie wyrzucili go, ogłosili zdrajcą. Dał im to, czego potrzebowali, broń przeciwko własnym pobratymcom, więc zagrozili mu, że użyją jej przeciwko niemu. Jeżeli kiedykolwiek się pojawi w pobliżu. I pomimo tego dalej go trzymacie w waszej szóstce, pomimo że wiecie, że on zrobił to, co zniszczyło zielonych i brązowych? On sam nie potrafił tego wyjaśnić. Dlaczego jego poprzednie wcielenie zrobiło coś takiego? Być może z danych historycznych, które twierdził, że sam odnalazł? Wynikało, że jego poprzednie wcielenie szukało po prostu sposobu, by pomóc śmiertelnikom w przyszłych walkach z Omegą. A nie spodziewał się, jak Alaganie wykorzystają bronie, które wynalazł? Liv tutaj się wtrąca. Na ile on się nie spodziewał, a na ile... A Alaganie wyrzucili go, bo rzeczywiście ich zdradził? Fafnir rozkłada ręce i kręci głową. To było bardzo dawno temu, nie sposób powiedzieć w tej chwili. Pomijając wszystko inne, spędziliśmy tygodnie, żeby tutaj się dostać. Z powodów różnych, też altruistycznych, pomogliśmy Daikiemu i jego lordowi. I teraz mając możliwość, mając najlepsze źródło informacji, prawdopodobnie o przywoływaniu magii dawnych, czymkolwiek co może nam pomóc, jeżeli mamy teraz się od tego odwrócić, kręcę głową. Nie wrzuca. Nie wiem, czy to tylko ja, ale sądzę, że sprawa Gai i Omegi jest nieco ważniejsza niż Sid. Stelfa się zgadza z Liv. Ragnarok mruczy coś pod nosem, że...
Znaczy, najpierw stwierdzę, że w takim razie może po prostu polecimy tam we czwórkę. Powinniśmy być więcej niż dość, żeby skopać Seedowi tyłek. Ej, Ragnar, pamiętasz, jak spadałeś w sztorm, bo dałeś się strzelić z działa, o którym nie pamiętałeś, że twój wróg ma, co zerwało waszą więź? Dobra. No i ty może mieć coś takiego. Dobrze, rozumiem twój punkt. Seed może mieć inne rzeczy, o których nie pamiętam albo nawet nie wiem i być może będę potrzebował pomocy wasz. Dałem go piąchą w ramię. Jestem gotów jeszcze trochę poczekać ze swoją zemstą. Namiri kręci się w kółko i mówi, tak, to dobry pomysł. Potrzebujecie zebrać więcej wiedzy? Potrzebujecie zaplanować kolejne kroki? Seed jest tylko jednym krokiem w celu naprawienia tego wszystkiego, co zniszczyliśmy. Co teraz mamy zamiar zrobić w takim razie? Ej, co Namiri powiedziała? Daiki się wtrąca. Rozmowy, które w tej chwili prowadzicie, są daleko powyżej mojego pay grade'a, ale... O, nie jesteś sam! Ale z jednej strony możecie zdobyć więcej wiedzy w Wielkiej Bibliotece, a z drugiej strony Tiera, jeżeli chcesz walczyć ze smokim sztormu, to prawdopodobnie będziesz potrzebowała nowego miecza. A, to tak. W wiosce, zaledwie kilka dni drogi stąd, żyje jeden z ostatnich, jeden z największych mistrzów tworzenia nasyconych broni. Mam wrażenie, że będziesz w stanie przekonać go, by przygotował broń odpowiednią dla Onislayera. A panią, wreszcie jakaś sensowna rozmowa. Dobra, jest jeden wątek, który mnie niepokoi. Jeden z ostatnich mistrzów kowalstwa, ostatni czerwoni magowie. Tak wskazuję ręką po pomieszczeniu, ale tak naprawdę mi chodzi o... całe okolice państwo. Czy ja mam wrażenie, że to trochę się... Ten system się trochę wyczerpuje. Tak jakby zasoby się kończyły, nie? Daiki robi krótkie skinienie głową. Wojna trwa długo. Ale najważniejsza wiedza przetrwała i kolejne... Wierzymy, że kolejne pokolenia będą w stanie kontynuować nasze dzieło. Nie ma innego wyboru. Ej, to jest ten moment. Ja robię pat Vidalowi po ramieniu. Spokojnie, braciszku, jak naprawię karmazynka, to będzie lepiej działać. Jak będzie lepiej działać? Jeszcze nie wiem, mam za mało informacji. To zanim będziesz próbowała to zrobić, to przemyśl to. Tak. Sida, cały system muszę wymyślić. Kapłanki, ta cała wojna wszelian nie będzie znaczyła nic. Nawet jeżeli coś z tym zrobimy, jeżeli Omega przeżre się przez Imperium i... zacznie rozprzestrzeniać się na świat. Pewne kwestie to jedno, są jest ważniejsze. Też chyba problem... z Gają i tym, co Gavin zrobił 1000 lat temu, nie? Umierającymi wyspami. Pamiętacie? To był tak. Nasz priorytet. Dobra, ale wracając. Czy możemy w tym momencie podjąć jakąkolwiek decyzję, mając więcej wiedzy? Znaczy, Ragnaroku, Tiero, Namiri. Ja też chcę się spotkać z Seedem i mu zadać parę pytań. A chyba udowodniłam ostatnio, że jestem... Trzymam ci go! ...potrzebna. Walce. Więc jeśli wstrzymacie swoje konie jeszcze jakiś czas... Wstrzymacie swoje czekobosy. Swoje smoki tak w sumie. To macie mój miecz. Ale nie teraz. Dobrze, więc ja wrócę do mojej
ratunku. Pracy, by żeby rozprzestrzeniać dalej sztorm. Że jakby nigdy nic się nie działo, żeby nie wzbudzać jeszcze większych podejrzeń. Ale będę starała się trzymać oko na wasze działania i wkrótce znowu się spotkamy. Jak coś, jak Wiana mówiła o tym, co zrobiła w poprzedniej walce i tak dalej, co nie wiem, mogłem tak coś z boku jakoś czy coś, ale przed chwilę mi twarz spochmurniała. Na krótki moment. Czemu? Bo reasons. Co za samolot? Okej, okay, mniej więcej w tym momencie jest pukanie do drzwi. Takie brzmiące trochę ostrożnie, jakby ktokolwiek za nim jest, nie chciał wam za bardzo przeszkadzać, bo słyszy dość podniesione głosy. Dobra, czy ona robi Batman, Batman Exit? Tak, robi Batman Exit. Dobra. Ej, nie! Ej! Ale jak się z tym Miku skontaktujesz? Kurde, przecież to będzie wytrzymać Batmana na niebie! Sorry, już robiła Batman Exit. Dam sygnał. Ale jaki to będzie sygnał? Będziesz wiedział. Kurwa, no przecież Flawiec mógłby dostać nitkę, tak jak Syl proponowała. Co za... Dobra, otwieram drzwi. Kto tam stoi? Służący. Jeden z sługów Lorda. Oddelegowany konkretnie, żeby zapewnić wam wszystko, czego potrzebujecie. Mhm. Mówi, że szanowni Oni Slayerzy, otrzymaliście list, który obawiam się, że odpowiedź nie może czekać. Czytałeś? Dobra, biorę list, otwieram i donośnie czytam ekipie. Okej. Okay. Wasza piątka plus Bernard i Ragnarok jesteście zaproszeni na imprezę. Gdzie? No dobra, Brylant, masz 3 strzały i pierwsze 2 się nie liczą. O Boże, do tej Lord Lady. Tak. W szczególności dla ich nie jest zaproszony. Dobra. Ja jest dosłownie w liście wyszczególnione, że Ronin zwany Daikim nie jest mile widziany na jej dworze. Okej, okay, dobra, zmieniam list i zaczynam wymieniać po kolei rzeczy, które nas tam czekają. Po pierwsze, będą mili i uprzejmi, po drugie będą próbowali zdyskredytować wszystko, co zrobiliśmy i całe zagrożenie, przed którym staliśmy. A po trzecie będą próbowali nas podkupić. A zamiast słuchać... Przepraszam, czemu mamy się tam pojawić? Nie słuchać tego, bo będę zmieniać też szamanie chorych ilości jedzenia. Ja wtóruję Flaviusowi. Czemu? Chyba mieliśmy lecieć do stolicy, do biblioteki. A nie jakaś lady, która nas... To możemy mieć imprezę, a polecieć jutro. Właśnie. Jakie są... Cider, food. Jakie są te... kulturalne konsekwencje. Daiki daje bardzo wyraźne do zrozumienia, że dużym nietaktem i prawdopodobnie problemem dla was w niedalekiej przyszłości byłoby, jeżeli nie odrzucicie to zaproszenie. Mimo wszystko... jak tam daje na imię Takada, czy jakoś tak? No, Takada, no. No, Takada ma nadal bardzo dużo powiedzmy osobistej siły. Wręcz wszyscy spodziewali się, że Imperator wybierze ją na kolejną żonę. Jakie implikacje to ma Jesus? Czy on co jakiś czas sobie nową żonę wybiera przez 1000 lat? No właśnie, w tym momencie takie kolejną? The fuck. Daj kiwa głową. Nasz imperator jest zwykle zbyt zajęty walką na froncie lub podtrzymywaniem spójności sztormu, by móc zarządzać też kontynentem. W związku z tym spośród szlachetnie urodzonych kobiet wybiera tą, którą uzna za najbardziej wprawną, najbardziej nadającą się do zarządzania krajem pod jego nieobecność. O Jezu, efektywnie regentka. Tak. Nice.
Dobra, inne pytanie, czy wystarczy... I wszyscy spodziewali się, że Takada będzie kolejną, ale Imperator wybrał kogoś innego. Pytanie, czy wystarczy, że pojedzie jedno z nas? To jest po drodze do stolicy. Znaczy, nie zeżywam tu za dużo czasu. Ja tak zerkam na Bernarda i myślę o Eli i Adel, które mają tu zostać. I o tym, ilu zabójców ta głupia baba może tu jeszcze wysłać. No. No wiecie, jeśli to jest po drodze, to możemy tam wpaść i udawać, że wcale nie wiedzieliśmy o tych ninjach. Gdybym miał mniej zasad, to nie miałaby tego zamku, ale to na marginesie. Flavius? Sorry, po tych wszystkich poznaniach służący patrzy na was i pyta, więc powinienem odesłać odpowiedź twierdzącą. Tak. Tak, tak, wiem. Bardzo dobrze. Życzę w takim razie spokojnej reszty wypoczynku. Zamykam drzwi. Jeżeli będziecie czegoś potrzebowali, to wszyscy są oczywiście nadal na wasze rozkazy. Oczy na tego służącego. Czemu czytam naszą korespondencję? Nie, ja czytam. Nie, czytam od kogo jest. No, wystarczyło, że wiedział od kogo jest, to mógł się domyślić, jaka jest zawartość. Dejki. Ten. Potrzebuję spotkać się z... Jak to powiedzieć? Że podejrzewam, że to będzie dość ciężkie społecznie. Więc o ile wiem, że jeśli chodzi o honor i tak dalej, to on wie wszystko, co może, co można. Tak będę się potrzebuje porozmawiać z kimś od takich rzeczy naprawdę socjalnych, jak jakiegoś mistrza ceremonii i tak dalej. Mhm. Tym bardziej, że idziemy tam sami bez niego. Daj chyba głową. Mówi, że to dobry pomysł. I może wam, mistrz ceremonii Lorda Hikariego pomoże wam się przygotować do tego spotkania. Nawet nie chodzi tutaj o jakieś same te ceremoniały i tak dalej, ale także co może się zepsuć, co oni mogą spróbować zrobić i przed czym nas postawić. Jak to było, że dobrzy ludzie nie potrzebują wielu zasad? Dziś nie jest dzień, żeby sprawdzić, czemu mam tyle. No dobra, jest godzina 21. Maverick, są jakieś informacje odnośnie drugiej sesji? Nie gracie? No właśnie, tak. Nie, tak jak się wstępnie umawialiśmy, to chyba tak jak pisałem. Na której? Umawialiśmy się, że będziemy... że zbieramy się na 22, z założeniem, że pewnie MG się pojawi koło przed 23, a do tego czasu ciśniemy naszą. Okej. Okay. Dwie do trzech godzin, tak? Czy wszystkim pasuje, żebyśmy na razie cisnęli tu? Tak. To może 10 minut z peace breaka? Okej. Okay. Na świeże piwko, to wiecie. No. A tak to byłoby ten... Przerwa ten, to bym sobie jakiś żarcie zorganizował. No dobra, to 10-15 minut przerwy i potem ciśniemy do... póki się następna nie będzie zaczynała. Nie wiem, czy uda się w takim razie całą scenę zaproszenia na herbatkę rozegrać, ale to zobaczymy. Ej, to dobrze by było napisać sobie tego stunta przed tym wylotem, nie? Tak jak mówiłem, być może uda wam się nawet uniknąć walki w tej sesji. Och, proszę nie! Ej, bo co my dostajemy? Możesz wkleić na czacie czy coś? Bo nie ma żadnego hangouta z
No, z tym milestone'em. Ale nie, bo Paul za każdym razem mówi konkretnie, co dostajemy. Dostajecie po pierwsze dostajecie refresh, w sensie wracają wam FP-ki i możecie przepisać jednego stunta, albo przepisać jeden aspekt, który nie jest waszym tym głównym. Refresh daje nam przepisanie i do tego dostajemy jeden dodatkowy, który możemy wydać. A oddzielnie dostajecie jeden nowy punkt refreshu, który możecie wydać na napisanie nowego stunta, albo dodanie sobie nowego aspektu, albo zachować, żeby mieć więcej FP-ków po każdym refreshu. Okej, Syl jako związana dostaje refresh, nie? Tak. A, bo ma refresh. I jeszcze approachów nie dostajemy, nie? Nie. Zwiększenia approachów nie dostajecie. Okej. Ani opcji przepisania głównego na... Chyba nikt w tym momencie nie doszedł do miejsca, gdzie mógłby. Ja miałam pomysł, że Beniowi by się przydał jakiś nowy aspekt. Mhm. Ale nie pamiętam, jaki to był pomysł, że o tym myślałam tylko. Mhm. Jak już się zdecydował, że leci z nami, to jest jego dalsza misja. Mhm. Mogę coś wymyślić w międzyczasie. Dobra, ja też na razie robię ze dwóch.